Witam Was serdecznie, tutaj Ewelina Frichow z tej strony. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na przemówienie Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, które miało miejsce teraz w Niebieszczanach na targach u Tadeusza Rolnika. Uważam, że jest warte wysłuchania i podania dalej. Nagrała to dla nas Jowita Kowszyn-Sumara, więc dziękujemy serdecznie. No i zapraszam Was do obejrzenia tego 20-minutowego wywiadu. I na koniec puszczę też krótki filmik z zaproszeniem na festiwal Zdrowie z Naturą, który odbędzie się dzisiaj od godziny 10 do 18 w okolicach Jeleniej Góry. Nie będę Wam opowiadała takich cudownych, kreatywnych rzeczy, jak przed chwilą prelegenci. Nie będę również mówiła o tym, jak sadzić roślinki i robić inne fantastyczne rzeczy. Będę Wam mówiła o rzeczach trudnych, ale oczywiście najpierw Was troszeczkę postraszę, a potem Wam powiem, co z tym możemy zrobić, bo ja jestem pełna nadziei i jestem pełna wiary, że jesteśmy w stanie naprawdę wszystko sobie to spokojnie posprzątać. Co się dzieje, każdy widzi. Z czym mieliśmy do czynienia ostatnie 3 lata, każdy wie. To była próba generalna i teraz się dopiero zacznie faktyczna zabawa. Na pewno jakiś czas temu słyszeliście o tym, że jest zakaz rozdawania nasion. Ten temat dość mocno wypłynął w tamtym roku i ja Wam przygotowałam wzór umowy, jak zrobić, żeby móc sprzedawać nasiona. To jest bardzo proste do obejścia, tam jest taka fajna furtka. Jeżeli wejdziecie na moją stronę kasiatarnawa.pl, możecie znaleźć wzór umowy. To są pisma, to jest zakładka pisma do pobrania i tam znajdziecie odpowiedni wzór, więc jeżeli jest tego typu sytuacja, ktokolwiek chciałby wspomagać innych, a ja Was do tego serdecznie namawiam, żebyście się wspierali, żebyście się promowali wzajemnie, żebyście się łączyli i między innymi jest bardzo wielu rolników, którzy chcieli te nasiona rozdawać, przestali to robić z uwagi na to, że pojawił się obowiązek rejestracji i ewentualnie groziły za to bardzo wysokie kary administracyjne. Dlatego zachęcam Was, żebyście weszli na moją stronę i zobaczyli. Tam znajdziecie odpowiedni wzór umowy. Za złotówkę sprzedajemy nasiona. Mamy tam pewne świadczenia, które muszą być złożone zgodnie z tą ustawą. I dzięki temu nikt nie będzie miał problemów, nigdzie nie musi się rejestrować. Więc ja Was zachęcam do tego, że jeżeli prowadziliście tego typu działalność wcześniej, żebyście do niej wrócili, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do naszej polskiej żywności, żebyśmy się uniezależnili od koncernów, żebyśmy się uniezależnili od wszystkich korporacji. Dlatego jeżeli my stworzymy super fajny, konstruktywny, dobrze działający system wzajemnej wymiany towarów, wzajemnej nawet barteru, tak, czy sprzedaży swoich towarów sobie nawzajem, to w ten sposób i polski rolnik, i polski przedsiębiorca będzie po prostu w stanie przetrwać. I to jest najważniejsze, żebyśmy teraz przetrwali ten okres najbliższych półtora roku, 2 lat. To jest najważniejszy taki teraz moment. Jeżeli im się nie uda nas zlikwidować poprzez likwidację różnych gałęzi, czy to rolnictwa, czy to produkcji, czy generalnie ogólnie działalności gospodarczej, to w ten sposób jesteśmy w stanie się z nich po prostu śmiać za 2 lata. Tu jest kolejny element, który się pojawił, który pokazuje to, jak oni bardzo dążą w kierunku, żeby zamknąć polskich przedsiębiorców, polskich rolników. To jest ustawa o identyfikacji zwierząt. Na pewno o niej słyszeliście parę miesięcy temu. Ja też również w tej materii robiłyśmy live z Jowitą Kowszyn-Sumarą na Rebel 24. Przygotowałam Wam wzory pism odpowiednie, ponieważ zgodnie z tą ustawą każde jajo lęgowe, powtarzam, każda kura, każda koza, każda krowa podlega systemowi rejestracji. Brak rejestracji nawet tego jaja lęgowego, konia, kozy, czyli wszelkie możliwe zwierzęta gospodarskie, jeżeli nie zostaną zarejestrowane, a ten termin obowiązku upłynął 1 kwietnia tego roku, to grożą za to naprawdę horrendalne kary administracyjne po 15 tysięcy złotych od jednej sztuki niezgłoszonej, tak? Do tego wszystkiego jeszcze w przypadku koni i krów te kary są znacznie wyższe. Tam jest bodajże, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 16 warunków, czy z 16 elementów, na podstawie których można ukarać rolnika, czy posiadacza, bo to również dotyczy pani, która ma 5 kurek przy swoim domu, tak? Czyli nie jest żadnym rolnikiem, po prostu na swoje potrzeby hoduje sobie kurki i ma jajka. Więc w takiej sytuacji niezgłoszenie któregokolwiek z tych zwierząt wiąże się z horrendalnymi karami, które po prostu mogą całkowicie
kogoś wyłożyć, mówiąc brzydko, kolokwialnie, finansowo, tak? Dlatego zwróćcie proszę na to uwagę, bo mimo to, że podnieśliśmy w tej materii alarm, ta informacja niestety nie dotarła zbyt szeroko, ale dotarła do Ministerstwa Rolnictwa i nagle pojawiło się od razu w ciągu 12 godzin na stronie ministerstwa komunikat, że będą robili zmiany projektu do tej ustawy i żeby nie rejestrować kur. Słuchajcie, upłynęły 4 miesiące, nie wydarzyło się nic. Czyli poza gołosłownym oświadczeniem na stronie, które można w 15 sekund ściągnąć z tej strony, was wszystkich obowiązuje obowiązek rejestracji wszystkich posiadanych przez siebie zwierząt. I za to grożą kary. I ja zwracam wam na to uwagę nie dlatego, żeby was straszyć, tylko żebyście byli świadomi, że pewnego pięknego dnia może ktoś do was przyjść z organów administracyjnych na kontrolę, powie macie 5 kur i macie problem, tak? Macie 3 krowy i macie poważny problem, bo im większe zwierzę, tym większe kary. Natomiast za samo jajo już tam nie ma dolnej granicy. Tam jest granica do 15 tysięcy złotych w przypadku kur, kóz, krowy, konie. Oczywiście im większe zwierzę, tym większe kary, więc zwróćcie na to uwagę. I to jest, tak naprawdę się tłumaczyło to Ministerstwo Rolnictwa, że tego wymagały przepisy Unii Europejskiej. No to super. No więc przejrzałam sobie najpierw ustawę o identyfikacji zwierząt, potem przeniosłam się do rozporządzeń unijnych, z których faktycznie ten obowiązek wynika. Natomiast jak już jesteśmy nauczeni przez te 3 lata nieudolnością i nieumiactwem ustawodawcy polskiego, to mniej więcej taką samą nieudolnością i nieumiactwem tutaj wykazuje się na szczęście, na nasze szczęście, ten ustawodawca europejski. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ tam jest przewidziana bardzo szczelna konstrukcja, a mianowicie posiadacz. Posiadacz, jeżeli mamy właściciela, dzierżawcę, najemcę, obdarowanego, to jest wszystko posiadacz, czyli ta ustawa polska o identyfikacji zwierząt, jak również to rozporządzenie unijne, czy dwa rozporządzenia unijne, mówią o wszelkiej formie własności, tak? A jeżeli nie własności, to o najemcy bądź dzierżawcę. Na szczęście oni nie przewidzieli takiej fajnej konstrukcji jak dzierżenie. I na tej podstawie ja znalazłam furtkę dla was, czyli mamy, tak naprawdę potrzebujemy 3 dokumentów. Ja mam, dajmy na to, kozy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Obowiązek zgłoszeń, ewentualne kary, ewentualne decyzje o uboju, o kontrolach dotyczą posiadacza, tak? Czyli jeżeli ja jestem właścicielką kozy i tylko do mnie można kierować ewentualne roszczenia, to jeżeli jestem właścicielem tej kozy, ale mieszkam za granicą Polski, to ja naprawdę, widząc jak funkcjonuje ten cały system tutaj, to powiem wam, że raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek wysyłał do właściciela, który mieszka za granicą, jakiekolwiek decyzje, ponieważ nie tylko nadmiernie obciążałoby to budżet państwa, po drugie nie mają możliwości egzekucji tego w ogóle, tak? Dlatego jeżeli mam kozę, daruję ją Jowicie, która mieszka w Czechach i problem ma Jowita, nie ja. To niech ścigają Jowitę w Czechach. Mam ciocię we Francji, wujka w Stanach Zjednoczonych, przyjaciółkę w Niemczech, nieważne. Tu jest najważniejsze to, że właściciel zwierzęcia mieszka za granicami Polski. I jeżeli mamy tego typu sytuację, ja Jowicie daruję moją kozę, Jowita mieszkając w Czechach jest jej właścicielką, Jowita za to spisuje ze mną umowę dzierżenia. Czyli ja w imieniu Jowity sprawuję pieczę nad tym zwierzakiem, tak? Czyli koza, mamy podpisaną umowę darowizny, dzierżenia z powrotem. Koza siedzi na miejscu, gdzie siedziała w zagrodzie, nawet nie wie, co się z nią dzieje, nie wie, że jej się właściciel zmienił, ponieważ ja nadal się nią opiekuję. Dodatkowo zrobiłam wam do tego jeszcze pełnomocnictwo, bo czasami, wiadomo, są różne sytuacje w życiu, trzeba zwierzę zawieźć do weterynarza, trzeba tam zrobić jakieś badania, trzeba pokryć to zwierzę, to wszystko przecież podlega ścisłej procedurze. Więc Jowita, poza tym, że mi daje w dzierżenie tą moją kozę wcześniejszą, to jeszcze daje mi pełnomocnictwo. I ja mogę pokrywać kozę, mogę ją leczyć, mogę ją kastrować, co sobie wymyślicie. W ten sposób jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek kary administracyjne spoczywają na Jowicie, nie na mnie. Życzę powodzenia w egzekucji. Jeżeli w ogóle mówilibyśmy o innym kraju, który nie jest na terenie Unii Europejskiej, to już w ogóle nie mamy o czym mówić. Polskie weto przyłączyło się do tej inicjatywy, którą ja zaczęłam i na ich stronie można znaleźć możliwość, jeżeli nie macie znajomych, zaufanych osób za granicą, to można skorzystać ze spółki polskiego weta, która ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kompletnie, bardzo, bardzo odległy podmiot, nieegzekwowalny totalnie.
To są uczciwi ludzie, ja mam do nich pełne zaufanie, więc wiem, że już tam się parę osób zgłosiło ze swoimi konikami i innymi zwierzaczkami. I te zwierzaczki stały się własnością spółki brytyjskiej, która automatycznie w drugą stronę przekazała dzierżenie. Życzymy powodzenia wszystkim, którzy chcą karać Polaków na podstawie tej ustawy o identyfikacji zwierząt. I tego typu sytuacji jest mnóstwo, tak? W tamtym roku, jak byłam na jednym z festiwali, zgłosili się do mnie pszczelarze, mówią, że zaczynają sanepidy chodzić po sklepach zielarskich. Wszystko mają pięknie policzone, posprawdzane, boją się tego, wiedzą, że będą musieli badać ilość miodu, ilość cukru w miodzie i tym podobne. Idzie to bardzo szeroko. W tamtym roku zakazano dziurawca, w tamtym roku zakazano... teraz wypadło mi z głowy, nie powiem wam, ale tych ziół, te zioła są notorycznie eliminowane. Nalewka z orzecha włoskiego, jest coś lepszego, przepraszam, na żołądek, została wyeliminowana parę lat temu, ponieważ farbuje skórę na żółto. No, takie jest uzasadnienie zakazu obrotu nalewką z orzechów włoskich. I tego typu sytuacji jest mnóstwo, tego będzie coraz więcej. Oni idą bardzo szeroko. Z jednej strony mamy tresurę w postaci pandemii, z drugiej strony bokiem jest likwidowane wszystko, co może nam pozwolić na to, żebyśmy mogli samodzielnie, indywidualnie, czy w grupach oczywiście, ale przetrwać, żebyśmy byli całkowicie uzależnieni od nich. No przecież pan premier powiedział nam wprost, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, będziesz biegał za miskę ryżu. Wycofanie gotówki, tego typu ruchy, załatwienie, zniszczenie, zlikwidowanie średniej klasy przedsiębiorców, zniszczenie rolników, żebyśmy byli uzależnieni od nich, żeby mogli doprowadzić do oligopolu i żebyśmy nie mogli zrobić nic absolutnie bez tego, co oni sobie życzą. Już dwa banki wprowadziły ślad węglowy. I to będzie postępowało, tak? Będzie, pod warunkiem, że my na to pozwolimy. Jeżeli ja wam pokazuję pewne rozwiązania, to musicie wziąć jedną rzecz pod uwagę. Ja wam mogę dać rozwiązanie, ja wam mogę pokazać kierunek, ale jeżeli wy nie skorzystacie z tego realnie, nie weźmiecie tej umowy, nie ściągniecie, nie podpiszecie, nie dogadacie się, to tak naprawdę nic nie da. Bo ja daję tylko kierunek, ale cała ta decyzja, ta siła należy wyłącznie do was. To wy jesteście tą siłą, nie ja. Ja jestem tylko drogowskazem, tak? Dlatego będę się starała robić dalej to, co robię, natomiast bardzo was proszę, żebyście się zaktywowali. Ja widzę tutaj takie dość duże rozluźnienie wśród ludzi. Ja nie mówię o was, ja mówię generalnie patrząc, badając te nastroje społeczne, powiedzmy na Facebooku i nie tylko, rozmawiając z wieloma ludźmi, jeżdżąc bardzo dużo, widzę, w jakim to kierunku idzie. Fajnie, że są zdjęcia Sweet Focie, z grilli, z lasu i tak dalej, to jest bardzo ważne, ale to nie jest wszystko. My mamy najpierw się rozwinąć, mamy poznać siebie, ale teraz już przeszedł czas do działania, ponieważ oni wchodzą do tej fazy takiej decydującej i to jest teraz ten moment, kiedy albo powiemy nie, albo niestety wszystko się wydarzy, tak jak tutaj mamy chory sen globalisty, mocno idzie, ta maszyna jest rozpędzona i ona konsekwentnie idzie. I tak jak już mówiłam niedawno, owszem, idzie globalistyczny walec, ale my mamy swoje polskie walce, które są przyzwyczajone do wyboistych polskich dróg i tutaj nie ma takiej opcji, żeby nas traktowano jak posłusznych Azjatów, bo my jesteśmy Polakami. Hello, tu jest Polska, tak? Tu są Polacy. Tylko Polacy się rozleniwili. Ale to jest teraz ten moment, żebyście się nie dali zwieść, bo to jest ten moment, w którym oni teraz już wchodzą w tą fazę ostateczną. Teraz są próby wciągnięcia Polski do konfliktu. Jesteśmy bombardowani informacjami w mainstreamowych mediach o tym, że NATO jest gotowe w każdej chwili. 19-latkowie dostają zaproszenia na ćwiczenia, kwalifikacje. Ostatnio chłopak 19-letni bez jednego płuca dostał kwalifikację A, zdrowy na front, tak? I tak to wygląda. Dostaliście ode mnie gotowe rozwiązania, przewodnik plus 5 różnych pism, jak się chronić przed tym. Musicie chronić siebie, musicie chronić swoje rodziny. I my musimy być czujni i musimy być aktywni na każdym polu. Rolnictwo jedno, wiecie co robić. Obronność drugie, wiecie co robić. Zaraz się zacznie w październiku, w listopadzie kolejna pandemia. WHO jest gotowe, zrobiło ćwiczenia, wszystko pasuje, zapięte wszystko na ostatni guzik. Więc orientujcie się, kochani, my po to wszyscy działamy, tacy jak ja, żebyście nie musieli tego szukać. Więc staramy się łapać z każdej chwili, dawać wam gotowe rozwiązania, tylko musicie je wykorzystać. I to będzie szło w tym kierunku. Pandemia znowu spowoduje to, że będą próbowali nas zamknąć. Ja oczywiście jestem pewna, że im to nie wyjdzie i że ten plan się po prostu sypie. Stąd to przyspieszenie, stąd ten chaos, bo oni widzą, że jest za duży opór i nie tylko w Polsce, w innych krajach również. Często widzimy, jak ludzie wychodzą na ulicę, jak są demonstracje, często wiąże się to z demolowaniem mienia.
Ja się cieszę, że Polacy nie wychodzą na ulicę z bardzo prostej przyczyny. Właśnie ta opieszałość w tym momencie, to lenistwo Polaków, bo tak to trzeba nazwać, że nikomu się nie chciało chodzić na marsze, nie chciało się chodzić na różne zloty, to spowodowało, że nie można było wprowadzić większych restrykcji u nas. Nie było takiej potrzeby. Bo jeżeli wszyscy siedzą w domach albo na grillach, no to kogo tutaj, komu wprowadzać stan wyjątkowy? Więc ja byłam zadowolona z tego powodu, że Polacy nie wychodzili. Natomiast chciałam Wam pokazać jedno rozwiązanie. Bo prawda jest taka, że często spotykam się z tym, że ktoś mówi, no ale co ja mogę zrobić jeden sam? No tak, zapytał jeden z 34 milionów, co ja mogę zrobić sam. No brawo! I jest bardzo prosta zasada. Powiedz nie. Moim wielkim idolem jest Gandhi. Jeżeli chodzi o kwestię kolonii brytyjskiej na terenie Indii, tam się wydarzyła taka fajna rzecz, że Brytyjczycy jako naród, którego ja za historię, nie mówię teraz, ale ogólnie o ludziach, ale mówię za historię, absolutnie nie szanuję z tej prostej przyczyny, że weszli do Indii, zajęli Indię i traktowali Hindusów jako ludzi drugiej kategorii, tak? I Gandhi wpadł na jeden fantastyczny pomysł. Powiedział, od dzisiaj nie robimy dla nich nic. Oni nie wychodzili na ulicę, oni nie protestowali, oni nie byli agresywni, oni po prostu wszyscy jednego dnia, cały kraj przestał robić cokolwiek dla Brytyjczyków. Kolonia brytyjska padła w ciągu 2 tygodni. Zawinęli się stamtąd, wiadomo, tam ja mówię o w dużym uproszczeniu, ale tak to wyglądało. Hindusi przestali robić cokolwiek na rzecz Brytyjczyków i się skończyło. I odzyskali niepodległość, tak? W związku z powyższym tak ważne jest, żebyście sobie zdali sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli chcesz pokonać wroga, musisz wiedzieć, jak myśli. Sun Tzu, sztuka wojny. Zorientuj się, jak myśli, dowiedz się, jak myśli i dlaczego robi takie, a nie inne rzeczy i czym się kieruje w życiu, tak? Wtedy będziesz wiedział, jak ewentualnie go pokonać. Ja Wam powiem teraz coś, co jest oczywiste i na pewno wiele razy to słyszeliście, natomiast to jest tak banalne, tak prosto, że czasami ciężko na to wpaść. To są kabaliści, tak? Globaliści to kabaliści. Oni mają bardzo proste zasady, styl rozumowania, ten taki swój cały kodeks, czym się kierują. Między innymi muszą nam to pokazywać, muszą nam dawać znaki. Dlaczego? Oni się panicznie boją karmy. Jeżeli oni panicznie boją się karmy, to wszystko, co nam robią, muszą robić za naszą zgodą. Jeżeli zrobią coś bez naszej zgody, narażają się na zwrot karmy, a robią nam krzywdę, tak? Czyli karma czeka ich bardzo sroga. W związku z powyższym, jeżeli oni coś planują, posuwają się coraz dalej, mamy na ten temat informacje, próba wciągnięcia Polski do wojny, likwidowania rolnictwa, czyli to wszystko, o czym sobie rozmawialiśmy. Jeżeli oni coś robią i nie ma żadnego oporu, żadnego działania z naszej strony, to jest poczytowane jako przyzwolenie, jako zgoda. Czyli tutaj nie jest ważne to, żebyście wychodzili na ulicę i walili kamieniami, tak? Tu nie jest ważne to, wręcz jest absolutnie niewskazane, żeby się kłócić z policją. Tu jest ważne to, żebyś wziął tą kartkę i wysłał do pana premiera bądź innego zarządcę w tym kraju i napisał, ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie godzę. Nie ma na to mojej zgody. Dlatego ja wiem, że te pisma, które ja Wam przygotowywałam, dostaliście ich ponad 50 wzorów w czasie pandemii. Teraz zrobiłam kolejnych 12 chyba, czy 14, albo ich więcej już jest. One są już teraz w systemie płatnym. Mnie te pieniądze są potrzebne po prostu na dalszą działalność. Kosztują 30 zł od sztuki. I one dają Wam to, że wyrażając swój sprzeciw, zamykacie im drogę działania. I tu nie chodzi, znaczy chodzi o pieniądze, oczywiście. Światem rządzi pieniądz. Światem przede wszystkim rządzi energia. Jeżeli oni nas wtłaczają w pewne tryby, a ich głównym motorem napędowym, ich narzędziem jest strach, jeżeli my nie czujemy strachu, to mają poważny problem. A jeżeli jeszcze wyzbywamy się tego strachu i wysyłamy ten brak zgody, to już jest w ogóle po nich. Dlatego im się sypie ta retoryka, ponieważ za dużo ludzi wychodzi na ulicę, ponieważ za dużo ludzi zgłasza swój jawny sprzeciw przeciwko temu. Oni wtedy mają związane ręce i mogą tworzyć gnioty legislacyjne, takie jak tworzą. Tacy jak ja będą je im rozkładać na czynniki pierwsze. Tam zawsze jest furtka. Wiecie, czemu tam jest zawsze furtka? To już nawet nie o to chodzi, że oni są nieudolni. Oni muszą nam dać prawo wyboru. Tylko ono jest skrzętnie schowane, żeby jak najmniej ludzi do tego dotarło. To jest cała prawda. To są kabaliści. Jeżeli wyrazisz swój sprzeciw,
nie mogą zrobić Tobie nic. I ja to teraz coraz szerzej, coraz bardziej rozszerzam tą swoją działalność. Teraz się wziąłam za ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, bo bardzo mi się nie podoba to, co się dzieje, a mianowicie to, że Polacy są karani bardzo wysokimi karami za niezapłacenie OC w terminie. Macie dwa pisma w tej sprawie na mojej stronie. Dlaczego nie zapłacę? Nie zapłacę, bo jesteś prywatną firmą, nie ma umowy między nami. Nie masz prawa obciążania mnie karą umowną. Teraz dałam Wam kolejne pismo, wezwanie do zwrotu kary z OC. Tak biegam od 3 dni, że przyszła mi odpowiedź z urzędu z tego funduszu, natomiast nie zdążyłam jej otworzyć. Na pewno się podzielę informacjami na Facebooku, co tam mi fajnego napisali. Kolejnym krokiem będzie pozew przeciwko funduszowi gwarancyjnemu o zwrot tej kary uiszczonej absolutnie nielegalnie, bez podstawy prawnej. I to tak trzeba po kawałku rozkładać, więc jak widzicie, ja robię naprawdę dużo. Teraz się będę przemieszczała w kierunku WHO, bo tam też się strasznie dziwne rzeczy dzieją. Na szczęście troszkę to się zatrzymało, dlatego ja się przesunęłam do innych przestrzeni. Z tej prostej przyczyny, że tam na górze już zrobiono fundusz na 1,5 miliarda euro, już się chłopaki pokłóciły, kto ma ile pieniędzy dostać, w związku z powyższym 70% tych tam wierchuszki w ogóle odeszła obrażona, więc teraz no, trochę im to nie idzie. Nic im nie idzie, a im szybciej pokażecie, że się nie zgadzamy, zaczniecie to opływać, tak? Bądźmy jak woda, jak mówił Bruce Lee. I jeżeli zaczniemy to opływać, jeżeli nie będziemy się na to zgadzali, to oni nie są w stanie zrobić nic, mają związane ręce. Bo żeby zrobić z kogoś niewolnika, on musi być nieświadomy. Jeżeli niewolnik odzyskuje świadomość, zaczyna być wolnym człowiekiem. I bardzo Was proszę, żebyście się włączyli, żebyście śledzili takie osoby jak ja, z tej prostej przyczyny, nie, że ja mam jakieś parcie na szkół albo na sławę, absolutnie nie mam. Natomiast chodzi o to, żeby Wam jak najszybciej przekazywać te informacje. Ja mam shadowbana na Facebooku, więc mam zasięgi cięte, z 200 tysięcy mam obcięte na 3 tysiące na przykład, albo są zsuwane moje posty w dół. Patrzcie się, szukajcie, bo naprawdę dużo się dzieje. Kolejną rzeczą, która się teraz będzie też rozwijała, ja jeszcze do tego nie zaglądałam, więc nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, to jest szybka kolej, która ma przeciąć całą Polskę, tak? Centralny port kolejowy, to dopiero jest ciekawostka, to jest dopiero fajna sprawa. I oni tak idą i tak będą szli, jeżeli my tego nie zatrzymamy. I każdy z Was ma ogromną moc. Nie ma czegoś takiego, co ja mam zrobić, ja nie jestem prawnikiem, ja nie mam jakiejś tam predyspozycji. Bzdura kompletna. Powiedz nie. Jeżeli robimy sprzeciw, wyślij ten sprzeciw, chociażby mailowo, jeżeli nie masz czasu tego zrobić inaczej. Włączcie się proszę, zaktywujcie się, bo naprawdę to jest ten ostatni moment, a ja jestem przekonana, że my to jesteśmy w stanie zrobić, ale musimy to zrobić razem, bo prawdziwą siłą są wszyscy ludzie razem wzięci. Nie pojedyncze jednostki, które fikają, skaczą i starają się coś zrobić. To Wy jesteście prawdziwą siłą i zrozumcie to w końcu i przyjmijcie. Także dziękujemy Katarzynie Tarnawiek-Wóźdź za to przemówienie. Na dole pod filmikiem ulokuję adres jej strony internetowej, gdzie będziecie mogli wejść i ściągnąć te dokumenty, o których wspominała Katarzyna. Serdeczne jeszcze raz podziękowania dla Jowity Kowaszyn-Sumary za to, że nagrała ten filmik, za to, że udostępnia cały czas wiedzę i tego typu filmiki, przemówienia, wywiady. Więc jeżeli chcecie wesprzeć jej pracę, to na dole także dam linki do niej. I na koniec jeszcze puszczę krótki filmik z Arboritum w Wojsławicach, bo teraz w niedzielę zaczyna się święto Piwoni 4 czerwca. Ja uwielbiam ten park i każdemu, kto mieszka w tych okolicach, polecam, żeby tam pojechać. Myśmy zawsze jeździli z całą rodziną, z bratem, z rodzicami do tego parku, już od wielu, wielu lat, więc zawsze jak jestem w Polsce, to jeżdżę do tego parku kilka razy, bo naprawdę jest to coś niesamowitego, ogromny zbiór roślin. I także zaproszę Was na tym filmiku na targi w Jeleniej Górze, które odbędą się dzisiaj od godziny 10 do 18. I za kilka dni puszczę Wam filmik To słychać w Stanach. Wszystkie te informacje już mam zebrane, tylko brakuje czasu, żeby je nagrać, bo jest wyjazd za wyjazdem. Także proszę o cierpliwość, ale dużo już ciekawych informacji zebrałam dla Was, także za kilka dni będziecie mieli na bieżąco, co słychać w Stanach Zjednoczonych. Witamy z Arboretum w województwie wrocławskim, powiat Dzierżoniów, słynne Wojsławice, kolekcje rododendronów i azalii. Doszło tu jeszcze wiele innych powierzchni, roślin.
Myślę, że to jest jedno z większych arboretów w tej chwili i kolekcji roślinnych w Europie. Jesteśmy przy pasie żywopłotowym róży, która niesamowicie pachnie. Jest tak mocny, aromatyczny zapach, że polecam przyjechać powąchać. No i chcieliśmy Was zaprosić, bo będziemy na kolejnych wykładach, kolejnym festiwalu, tym razem organizowanym przez naszą koleżankę Asię, wokalistkę, którą poznaliśmy u Roberta Wagnera w tamtym roku. I Asia będzie organizowała festiwal jednodniowy w sobotę, czyli chyba 3 czerwiec. I zapraszamy serdecznie, będziemy mieli tam krótki wykład. Będzie bardzo fajnie, super goście. Także Jelenia Góra tutaj na dole, poniżej tego filmiku podam Wam adres. I przybywajcie, także moi kursanci ze Szklarskiej Poręby Jeleniej Góry, zapraszam Was serdecznie. A ja tutaj do... Wow. Podeszliśmy do kolekcji lilaków, które mi są bardzo bliskie, bo kiedyś hodowałem. Przepiękne wiechy, pełne, pachnie oczywiście. O, tu jest Mira Szelfoch. Tutaj. No coś pięknego, jakież to wielkie wszystko. A dużo miałeś tych lilaków? Tak, miałem całą kolekcję. Wow. Ale piękny. Coś niesamowitego. Nawet były dyrektor się zwrócił z prośbą do mnie, po wielu latach szukał mnie, bo wiedział, że dostałem z Polskiej Akademii Nauk z Kurnika taką kolekcję jako pierwszy w kraju. Ale to już minęły lata, także ja już poszedłem w inne rośliny. A teraz mam przyjemność zobaczyć lilaki tutaj w takiej potężnej kolekcji. Bo jeszcze jedna się znajduje w Kurniku. Pokażemy Wam jeszcze inne rośliny. W tej chwili pięknie kwitną rododendrony i azalie. Zaraz zejdziemy niżej. Pokażemy piękną kolekcję właśnie roślin rzosowatych. Ta cała impreza jest pod Jelenią Górą w Siedlęcinie. Jeszcze możecie sobie zobaczyć tutaj na adres. A my jesteśmy gdzie? A my jesteśmy na tle rododendronów i azalii. Raczej azalii. Za nami, no i przed nami też. Tu już wchodzimy w taką strefę właśnie tych roślin rzosowatych. Jako ciekawostkę powiem, wcale tu nie są gleby torfowe, takie jak lubią wrzosy i rododendrony, co jest ciekawe. Tylko jest to gleba specyficzna, gliniasta. Odkryli to ogrodnicy niemieccy przed wojną i temu właścicielowi tu założyli park, takie założenie parkowe. Ja je znam od 45 lat, powiększyło to się wielokrotnie i ta kolekcja jest w tej chwili, to są tysiące roślin różnych odmian, warte do zobaczenia na pewno, bo zobaczyć je można chyba w takim skupisku tylko tutaj. Wchodzimy właśnie w strefę starego parku, gdzie rosną drzewa iglaste, kolekcja przepiękna, zbierałem tu szyszki do szyszkownika. No i tutaj są stare odmiany rododendronów, azalii. Tutaj jest dużo kolorów. Czyli to jest najstarsza część parku? Tak, to jest najstarsza część parku. No zobacz, że zauważ, że są grube, potężne, dorosłe drzewa. I w to wkomponowane są kolekcje innych roślin. Na przykład magnolia. Na przykład magnolia. Odmiana magnolii. A tam jest pełno ich. Tak, a to właśnie to są te rododendrony, które tu były pierwsze. No tu był domek, to jest domek ogrodnika, jeżeli możemy pokazać. O tutaj, to jest przedwojenny domek tego ogrodnika, który tu zajmował się tymi ogrodami. Tu już się chyba nie zajmuje. No, w tej chwili to jest... Już zaraz mu dar. I tu zbliżamy się do starej części tego ogrodu. Proszę bardzo, jakie piękne kolory azalii. Różowy, biały, tam rododendrony. Niesamowite. Azalie pięknie pachną. Tu jest gdzieś żółta azalia. To jest botaniczna azalia, która na Podolu występuje. A tu widziałem dzisiaj odmianę. O, tam jest ta azalia daleko. A, to musimy do niej podejść. Musimy podejść, bo jest zapach taki zjawiskowy. Tędy może pójdziemy. Jesteśmy przy tej azalii, o której mówiłem, że występuje na Podolu. Ona pięknie pachnie, ma tak silny aromat i zapach, że potrafi człowieka doprowadzić do stanu upojenia narkotycznego.
Niektórzy nawet tracą przytomność przy tej azalii. Ale jest bardzo ładna i ładnie pachnie. Co za zapach. To są stare akurat, ale wkomponowane są, widzę, nowe odmiany, duże. W tej chwili moda idzie na odmiany, które są karłowe, czyli do ogrodów takich przy domkach jednorodzinnych, żeby nie zajmowały dużo miejsca. Teraz powiemy krótko, zaprosimy Was na wykład, który będziemy mieli w Jeleniej Górze u Asi wokalistki, więc zapraszamy serdecznie. Tato w skrócie powie, o czym tym razem powiemy. Będziemy poruszać tematy ekologii, zdrowego odżywiania, preparaty, które można stosować na warzywa. Te warzywa później po naszych preparatach są bardzo takie aromatyczne, wyrośnięte, no i wpływają na zdrowie, na pewno. Także tak jak zioła, bo to człowiek sztucznie podzielił rośliny na chwasty, zioła i warzywa, taki przykład podaję tylko. A wszystko to jest stworzone dla nas przez naturę. Także zapraszamy. Ponownie jesteśmy przy azalii, tylko to już jest azalia odmianowa. No i tutaj jest cały ciąg azalii kolorowych. Pokażmy to od oranżu po czerwień taką szminkową. O kurczę. Ale zaraz pokażemy następną burzę kolorów, jeszcze z innej palety. Tu następna gama kolorów. Róż fiolet, ciemny róż. Tak, niebieski, mieszane. Różne wielkości tych kwiatków. No i warto by jeszcze powiedzieć, że cały czas tu pachnie roślinami. Przesuwa się człowiek w takiej chmurze różnych zapachów przez cały ogród, jak się idzie. Olejki eteryczne. Olejki eteryczne, tak. Popatrzcie, jaka tam jest kompozycja. Niebieski. To jest fiolet chyba jakiś taki. Tak. Tu możesz też zrobić, popatrzcie. Jest taka kompozycja ładna, różnych kolorów, gorących, z barwy gorącej. A tutaj mamy taki kępę rododendronów zimozielonych. Magnolia drzewiasta, największe kwiaty, do 25 cm w owodzie, parę płatków, bardzo duże drzewo. Miałem, rozmnażałem. Nadaje się do dużych nasadzeń, do parków, do przestrzeni publicznej.